Napis. Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce. Zwyczaj malowania chałup w Zalipiu. Felicja Curyłowa jest to jedna z pierwszych malarek, która popularyzowała Zalipie, która zachęcała swoje koleżanki, sąsiadki do tego, żeby brały za pędzel i ozdabiały swoje domy. Ten dom kultury, w którym się obecnie znajdujemy, to jej w dużej mierze zasługa. Wanda Chlastawa, dyrektor domu malarek w Zalipiu. Tradycja malowania domów jest dość odległa, bo sięga przełomu XIX i XX wieku. Początkowo były to prymitywne packi wykonane w zadymionych częściach pomieszczeń. Z czasem one były coraz bogatsze, coraz bardziej kolorowe, bo zalipiańskie kobiety miały dostęp do coraz lepszych farb. Co ambitniejsze malarki stawiają sobie za cel, że jednak co roku muszą zmieniać swoje malowidła. Jest to też spowodowane tym, że biorą udział w corocznym konkursie Malowana Chata. Barbara Rachmaciej. Jestem po 55. konkursie Malowana Chata, w którym zajęłam pierwsze miejsce w kategorii nowych malatur. Cieszę się właśnie, że zostałam znowu doceniona, co będzie na pewno mobilizować mnie w przyszłym roku także do pomalowania nowych malatur, czym będę się mogła pochwalić w przyszłym roku. Szybko zmieniające się obrazy. Domy i inne obiekty z wymalowanymi, kwiecistymi wzorami. Konkurs Malowana Chata jest to jeden z najstarszych konkursów tego rodzaju w Polsce. Pierwszy odbył się zaraz po wojnie, bo już w 1948 roku. W tym roku był to 55. konkurs. Wszyscy, którzy potrafią malować, biorą udział w tym konkursie. Są to nie tylko mieszkańcy Zalipia, ale również z sąsiednich miejscowości. Z tym, że w Zalipiu jest jakby centrum, najwięcej uczestników to są malarki i artyści z Zalipia. Janina Kruk. Ja widziałam u mamy swojej. Podpatrywałam. Zawsze mi mówiła tak. Janiu, piwonie, o, tu listko, tu dubkę, tu okrągłe. Popatrz w ogrodzie. A jeszcze do tego malowałam kościół w Zalipiu. Bardzo dużo. Cały front jest. Jak są te okna, co się na przodzie wchodzi do kościoła, jest ołtarz. Po jednej stronie okno, po drugiej stronie pod oknem. Na wejściu kościoła korytarz, tam są moje słoneczniki, mówią, że piękne, ale nie tylko słoneczniki, bo wszystkie kwiaty są. Maki, róże, błowaty, no, polne i ogrodowe. Do malowania tych motywów kwiatowych, różnych wzorów po prostu czerpę z głowy, wymyślam sobie, jakoś tam układam, co będę chciała malować. Czasami to się rozbiega z tym, co sobie wymyślę, więc jakoś tam muszę to komponować, żeby wyglądało. Podglądałam babcię, jak malowała. Młoda kobieta tworzy kwiecisty malunek na białej ścianie. Konkurs Malowana Chata wpływa w pewnej mierze na to, że ta tradycja ciągle się rozwija, że ona kwitnie. Przybywa nam co roku uczestników. W tym roku było ponad 100 osób, biorą udział w konkursie nie tylko dorosłe osoby, ale również dzieci, młodzież, a to daje gwarancję, że ta tradycja na pewno nie zaginie. Urodziłam się tutaj, to od zawsze były te kwiatki, bo babcia malowała, potem jej córka też malowała i zawsze jak tutaj byłam, odkąd pamiętam, to zawsze ściany w domu były pomalowane, na zewnątrz też były malowane kwiaty, więc to mi się zawsze podobało i jakoś tak lubiłam to i potem jak rosłam, zaczynałam się tam jeszcze bardziej tym interesować, no też podglądałam, jak babcia malowała te kwiatki. I sama próbowałam zaczynać. Początki no to też były takie, te kwiatki śmieszne były jak zaczynałam, ale potem z biegiem czasu malowałam no i to jakoś no, precyzowałam te swoje kwiatki, malunki, ale nie ukrywam, że też podglądam czasem jak inni też malują, czy tam wzoruję się właśnie na kwiatach
gdzie malują właśnie na zalipiu. Napis na białym tle. Projekt Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną. Poniżej loga. Małopolska Organizacja Turystyczna i Szlak Architektury Drewnianej. Napis. Projekt Święta, tradycje i zwyczaje na szlaku architektury drewnianej w Małopolsce współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz Udostępnianie Dziedzictwa Kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej loga. Fundusze Europejskie, Program Regionalny, Województwo Małopolskie, Małopolska Organizacja Turystyczna i Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Logo. Lubelska.tv